Dlaczego powinieneś dbać o opisy produktów? Jakie błędy w opisach możemy najczęściej spotkać? Jak powinien wyglądać profesjonalny opis produktu? Na te i na inne pytania poznasz odpowiedzi w dzisiejszym odcinku SEO podcastu. Zaczynamy! Opis, jedna z najważniejszych i niedocenionych rzeczy w sklepie internetowym, która umożliwi Ci zarówno przedstawienie Twoich produktów, a także zainteresowanie nimi klientów i tym samym zachęcenie do ich zakupu. Pozwala on także na dostarczenie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez Twoich klientów dotyczące wybranego produktu lub całej ich kategorii. Jego funkcją jest także pozyskiwanie ruchu organicznego z wyszukiwarki Google, czyli użytkowników z intencją zakupową, którzy z bardzo dużym prawdopodobieństwem będą zainteresowani złożeniem zamówienia w Twoim sklepie. Jeśli zauważyłeś, że Twoi klienci bardzo często zadają bardzo podobne pytania, które powtarzają się wielokrotnie, lub jeśli chciałbyś zmniejszyć współczynnik odrzuceń w Twoim sklepie, to ten odcinek Seo Podcastu jest właśnie dla Ciebie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o istocie posiadania profesjonalnych opisów. A także porozmawiamy o najczęściej spotykanych błędach, które nadmiernie stosują właściciele sklepów internetowych. Podpowiem Ci, co zrobić, aby Twoi klienci nie musieli zadawać ciągle powtarzających się pytań, tylko kierowali się bezpośrednio do koszyka zakupowego i dokonywali finalizacji swojego zamówienia. Startujemy! Raz dobrze napisane opisy będą cały czas pracowały w Twoim sklepie i w wielu różnych płaszczyznach. Prawidłowo jeśli inwestujesz w kampanię reklamową w Google Ads czy Facebook Ads lub jeśli zasilasz budżet w porównywarkach i innych serwisach pośredniczących sprzedaży Twoich produktów. Możesz nie zauważyć znacznych efektów w postaci zwiększonej sprzedaży. A to dlatego, że na przykład posiadasz mało szczegółowe treści lub brakuje w nich istotnych informacji, które z punktu widzenia Twojego klienta wywołują u niego tylko więcej i dodatkowych pytań. I to dobro Twojego klienta powinno być u Ciebie na pierwszym miejscu. Postaw się w ich roli i sprawdź, czy udostępniasz im niezbędne informacje, które umożliwią podjęcie decyzji o zakupie. Takim sygnałem mogą być pytania, które zadają twoi klienci i które zapewne też mogą się powtarzać, jak chociażby pytania o rozmiar danego produktu, o jego kolor czy dostępność w magazynie. Im więcej informacji umieścisz o swoich produktach, tym bardziej zwiększysz zainteresowanie nimi, a także zmniejszysz ilość zwrotów. Dobrze przygotowane i unikalne opisy umożliwią ci wypozycjonowanie Twojego sklepu internetowego w wyszukiwarce Google, co przełoży się na jego widoczność i tym samym zwiększą z niej ruch do Twojego sklepu. A jeśli zdecydujesz się powierzyć ich przygotowanie profesjonalnemu copywriterowi, to dodatkowo będziesz miał większą szansę na wyróżnienie się na tle konkurencji w internecie. Na cele tego odcinka zweryfikowałem kilkadziesiąt sklepów internetowych z różnych branż pod kątem ich zawartości opisowej i zebrałem listę 11 najczęściej spotykanych w nich błędów. Należy do nich zbyt krótka treść opisowa, która może zostać uznana przez algorytmy Google jako treść o niskiej jakości z angielskiego fin Content. Brak szczegółowych informacji o produkcie, jak na przykład tabela z rozmiarami, często jest dostępna jako oddzielna podstrona, którą można znaleźć jedynie w stopce sklepu. Takie rozwiązanie najczęściej powoduje porzucenie. Chęci o zakupie przez klienta z jednego prostego powodu. Klient może być na tyle leniwy, że nie będzie chciał tracić czasu na szukanie linku do rozmiarówki wokół całego sklepu. Duplikacja zewnętrzna występująca w sytuacji, gdy opublikowane opisy w sklepie internetowym zostały wcześniej skopiowane od producenta lub z innego źródła w internecie. Duplikacja wewnętrzna występująca w sytuacji, gdy ten sam opis jest wykorzystywany w różnych wariantach tego samego produktu w tym samym sklepie internetowym, a te z kolei nie posiadają w kodzie źródłowym parametru canonical kierującego do oryginalnego, głównego produktu. Zbyt techniczna treść, niezrozumiała przez laika. Takie opisy można często spotkać w sklepach mechaniczno-budowlanych i są zrozumiałe jedynie dla osób posiadających duże doświadczenie w danej branży. Brak stosowanego języka korzyści. Klienci powinni dowiedzieć się, dlaczego warto wybrać droższą wersję danego produktu i co dzięki niemu uzyskają, np. lepszą jakość materiałów czy dłuższy okres gwarancji. Brak dopasowanego stylu języka do grupy odbiorców. Treści opisowe nie zawsze powinny być sztywne i prezentować jedynie techniczne informacje o produkcie. Brak formatowania treści, czyli często spotykane zbyt długie bloki tekstu, brak zastosowanej listy wypunktowanej z najważniejszymi informacjami. O produkcie oraz brak pogrubień czcionki dla najważniejszych informacji, błędy ortograficzne dostępne w treści spowodowane tym, że treść opisowa nie została wcześniej zweryfikowana i nie dokonaliśmy jej korekty, a także nie wykorzystaliśmy autokorekty w programach do edycji treści lub specjalnej wtyczki do przeglądarki służącej do sprawdzania pisowni, np. Language Tool. Brak opisania i przedstawienie przykładowego zastosowania danego produktu, jak na przykład miejsce lub cel jego wykorzystania. W tym wypadku warto prosić klientów o przesłanie zdjęć przedstawiających nasz produkt w użyciu i umieścić je w galerii produktu lub... Karuzeli zdjęć w pobliżu treści opisowej. Brak oceny lub rekomendacji innych klientów w formie komentarzy lub nagraj wideo na YouTube. Pozwalaj klientom na ocenę Twoich produktów i akceptuj także tzw. konstruktywną krytykę, na którą odpowiadaj w sposób profesjonalny. Opowiedziałem ci o elementach, których brakowało w analizowanych przeze mnie sklepach internetowych, a więc teraz należy ustalić, które z nich z kolei powinny znaleźć się w treści opisowej. Zebrałem listę 11 wskazówek, które polecam wykorzystać w pracy nad sklepem internetowym. Posługuj się językiem dostosowanym do swojego typowego klienta czy odbiorcy, aby mógł w łatwy sposób zrozumieć, jaki produkt kupuje i jaki problem dzięki niemu rozwiąże. Aby poznać tzw. persona w Twoim sklepie, czyli typowego klienta, warto przeanalizować zebrane dane o użytkownikach odwiedzających Twój sklep w systemie Google Analytics i Google Search Console. Opisz produkt w sposób ciekawy, ale pisz zwięźle i nie lej tzw. wody. Klienci lubią konkrety i takie informacje im przedstawiaj. Nie publikuj długich rozważań czy Twojej osobistej opinii na temat produktu. Wykorzystuj tzw. USP, czyli wskaż klientowi unikalną wartość Twojego produktu, której nie znajdzie u Twojej konkurencji. Pamiętaj jedynie o tym, aby opisywać jedynie prawdziwe i zweryfikowane przez Ciebie cechy produktu, które użytkownik będzie mógł potwierdzić w trakcie korzystania z niego. Stosuj krótkie akapity, stopniowanie nagłówków, listy wypunktowania, a także pogrubiej najważniejsze informacje. Dzięki temu treść opisowa będzie bardzo czytelna, a użytkownicy znajdą w szybki sposób najistotniejsze z ich punktu widzenia informacje o produkcie. Umieść tabelę z wymiarami lub innymi ważnymi danymi dotyczącymi produktu bezpośrednio w treści opisu każdego produktu. Nie zmuszaj swoich klientów do szukania istotnych informacji o Twoim produkcie w obszarze całego sklepu i zbierz je w jednym miejscu. Wykorzystaj parametr Canonical we wszystkich wariantach jednego produktu ustawiony na produkt główny. Dzięki temu wskażesz, że oryginalna treść znajduje się w produkcie głównym i unikniesz duplikacji wewnętrznej. Zbierz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów i umieść je w formie listy rozwijanej przy każdym produkcie, którego dotyczą. Dzięki temu zabiegowi Twoi klienci będą krócej podejmować decyzję zakupową i tym samym będą zadawać mniejszą ilość pytań obsłudze klienta. Wykorzystuj dodatkowe zdjęcia, grafiki i filmy przedstawiające produkt w jego użyciu. Stosuj informacje o dostępności wybranego produktu, a jeśli jest on niedostępny, to pozwól klientom na pozostawienie adresu e-mail w celu przekazania im informacji o powrocie do sprzedaży. Ten zabieg również pozwoli uwolnić się od powtarzających się pytań o powrót produktu, a także pozwoli na jego zakup w momencie, kiedy będzie już dostępny przez stale oczekujących na niego klientów. Pozyskuj pozytywne opinie i komentarze, a ich treść umieść w pobliżu treści opisowej, zarówno w postaci tekstowej, jak i w formie wideo. Zachęcaj użytkowników do wyrażenia swojej opinii po każdym zakupie, aby zbudować zaufanie wśród klientów i potwierdzić jakość oferowanych przez Ciebie produktów. Wykorzystuj dane strukturalne, tzw. Tak znaczniki schema.org w kodzie źródłowym swojego sklepu internetowego. Za ich pomocą w wynikach wyszukiwania Google wyświetli zdjęcie produktu, jego krótki opis, cenę oraz otrzymaną średnią ocenę obliczaną na podstawie zebranych głosów przez użytkowników. Wykorzystanie znaczników pozwoli Ci wyróżnić Twoje produkty w SERPach i zwiększyć współczynnik klikalności, czyli tzw. wskaźnik CTR. W poprzednim odcinku dotyczącym redagowania wpisów blogowych wymieniłem listę narzędzi, którymi warto się wesprzeć w trakcie pracy. Kliknij w kartę, która aktualnie wyświetla się w prawym górnym rogu, jeśli oglądasz ten odcinek na platformie YouTube. Lista wszystkich wymienionych aplikacji w poprzednim odcinku sprawdzi się także w trakcie redagowania opisu produktów i kategorii w sklepie internetowym, dlatego nie ma sensu ich ponownie opisywać. No właśnie, czy zastanawiałeś się nad tym, czy istnieją jakiekolwiek branże, dla których prawo zdecydowanie zabrania modyfikacji opisów produktów? Czy przychodzi Ci na myśl jakaś branża, w której edycja opisu jest surowo zabroniona? Taka branża to farmaceutyka, czyli apteki internetowe z ofertą leków, witamin i suplementów diety. Mało tego, w aptece internetowej nie można także oferować możliwości komentowania i oceniania żadnych produktów. Dlatego rodzi się pytanie, w jaki sposób ulepszyć kartę produktu w takim sklepie internetowym? W tym wypadku pod opisem produktu można umieścić zajawki wpisów blogowych na jego temat, a także karuzele z innymi produktami z tej samej kategorii lub z podobnymi produktami. Ewentualnie można też umieścić karuzelę z produktami, które zakupiono wraz z nim w zestawie. Przejdźmy do podsumowania naszego odcinka SEO podcastu. Wyjaśniłem, dlaczego profesjonalne opisy produktów pracują bezustannie na efekty kampanii reklamowych i wysoką sprzedaż w sklepie internetowym oraz na zmniejszenie ilości zwrotów produktów przez klientów. Przeanalizowałem kilkadziesiąt sklepów i przedstawiłem Ci zebraną listę najczęściej spotkanych przeze mnie błędów, które występowały w ich treści opisowej. Poznałeś 11 wskazówek dotyczących opisów kategorii i produktów w sklepie internetowym, które warto wykorzystać w trakcie ich przygotowywania lub poprawy. Przedstawiłem Ci narzędzia, które należy wykorzystać w trakcie pracy nad opisami produktów oraz opowiedziałem Ci także o branży, w której prawo zabrania modyfikacji treści opisowej. Głęboko wierzę, że ten odcinek dał Ci jasno do zrozumienia, dlaczego posiadanie profesjonalnie przygotowanych opisów produktów powinno być Twoim obowiązkiem w przypadku, gdy prowadzisz sprzedaż za pomocą sklepu internetowego. Chciałem, aby ten odcinek SEO podcastu podkreślił warunek tego, że bez tak podstawowej funkcjonalności nie będziesz w stanie zwiększyć sprzedaży w swoim sklepie i nie zwiększysz poziomu zadowolenia wśród Twoich klientów. I tak jak w przypadku treści artykułu blogowego, jeśli nie czujesz się na siłach lub po prostu nie masz na to czasu, aby własnoręcznie zająć się przygotowaniem lub poprawą opisu produktów w swoim sklepie, wykonanie tej usługi również może zlecić profesjonalnemu copywriterowi. O tym, w jaki sposób współpracować z copywriterem, przygotowam oddzielny odcinek SEO podcastu. W tym momencie wyświetla Ci się karta, w którą możesz kliknąć, aby do niego przejść. W opisie pod tym filmem znajdziesz również bezpośredni link do tego filmu. Chciałbym poznać Twoją opinię dotyczącą opisów kategorii i produktów w sklepie internetowym. Czy przygotowywałeś oddzielne opisy dla różnych wariantów swoich produktów? Czy może wolisz umieścić parametr Canonical skierowany na główny produkt? Współpracujesz z copywriterem? Czy może własnoręcznie zajmujesz się edycją treści opisowej w swoim sklepie? Daj proszę znać w komentarzu. Kliknij też łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, abyś otrzymywał od serwisu YouTube powiadomienia o kolejnych odcinkach. A jeśli słuchasz mnie na platformie podcastowej, to zasubskrybuj ten kanał. Zapraszam Cię również do moich autorskich książek o SEO oraz do autorskiego kursu SEO, w którym w praktyczny sposób uczę pozycjonowania z wykorzystaniem specjalistycznych i popularnych aplikacji SEO. W opisie pod tym filmem znajdziesz linki do wymienionych materiałów. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka w formie podcastu lub obejrzenie go w formie wideo w serwisie YouTube. I oczywiście zapraszam Cię do pozostałych odcinków SEO Podcastu. Do zobaczenia lub usłyszenia w kolejnych. W innym odcinku. Trzymaj się. Hej.